Rada Miejska w Dębicy określiła kryteria społeczne naboru do mieszkań budowlanych przy ulicy Ratuszowej. Osiedle realizowane jest w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego realizowanego przez spółkę PFR Nieruchomości. Pierwszy etap polega na weryfikacji wniosków w oparciu o kryteria społeczne, które właśnie przyjęła Rada Miejska w Dębicy. Są dodatkowe punkty, które są przyznane za opiekę nad osobami będącymi na gospodarstwie, które tam przebywają, mieszkają. I oczywiście jest też przygotowane punkty dla osób, które są z niepełnosprawnością. Drugim etapem naboru będzie sprawdzanie tego, czy dana rodzina ma zdolność kredytową. Drugi kwartał to jest taki termin niezagrożony. Niezagrożony, który mówi o tym, że pewno mieszkańcy wejdą, będą tam, zamieszkają. Zgodnie z treścią uchwały, na najwięcej punktów mogą liczyć ci, którzy nie są właścicielami mieszkania ani domu jednorodzinnego oraz obecni lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy zdecydują się je zwolnić. Premiowane będą również osoby odprowadzające podatek dochodowy w Dębicy czy też zatrudnienie na terenie powiatu dębickiego. Kameralne, trzypiętrowe budynki pomieszczą mieszkania od 1 do 4 pokojowych, których średni metraż wyniesie około 50 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale zostaną wykończone w standardzie podstawowym.